Ten wirujący seks, jak się domyślacie, może nie będzie dokładnie tym, czym epatuje, nie wiem, telewizja, czy internet, czy YouTube, czy Facebook, no Facebook chyba nie. W naszych czasach, znaczy taką totalną dosłownością, golizną, nie wiem, i takim obraniem już tego kompletnie ze wszystkich możliwych warstw, że człowiek już nie ma tego elementu domyślania się, zgadywania i jakby zastanawiania się, o co artyście chodziło. Strzałko, działaj. Strzałka nie działa. Tak, ale strzałka nie działa znowuż. Może... Myszka? Myszka. Dobrze. Zaczniemy zupełnie niewinnie. Jest to para, portret taki, powiedzmy, ślubny, zamówiony. Para mieszczan holenderskich. I teraz dwa słowa tytułem wprowadzenia w ogóle do malarstwa holenderskiego. Na ten temat było więcej w poprzednim wykładzie. Jest u pani Grażyny Bastek i jest jeszcze w moim wykładzie na YouTubie o listach miłosnych holenderskich, więc ponieważ dzisiaj temat jest absorbujący, nie będę robiła dużo skoków w bok, ale musimy sobie to powiedzieć, że malarstwo holenderskie to jest ten złoty wiek, to jest kompletny ewenement. Nie wiem, czy gdzieś się jeszcze w tych czasach zdarzyło coś takiego. Mianowicie zmienił się zamawiający, ten, kto zleca i zamawia obraz. I to tak dużo zmieniło, że po prostu dzięki chyba temu mogły powstać te obrazy, które my znamy i kochamy właśnie z tego holenderskiego złotego wieku. Co się stało? Mianowicie 7 prowincji w Niderlandach zbuntowało się spod panowania Habsburgów, Hiszpanów, czyli kraju, który był totalnie katolicki. Zbuntowali się, wydzielili, stworzyli swój własny kraj. Jakby w opozycji oderwali się również od wiary katolickiej. A to spowodowało to, że ten tradycyjny zamawiający, czyli Kościół, który zlecał swoje tematy, miał na to swoje pieniądze, swoje przestrzenie do potem prezentowania tych prac, no jakby przestał istnieć, tak? Drugim zleceniodawcą zawsze byli ludzie, którzy mieli po prostu pieniądze i chcieli utrwalić swój portret, swoją pozycję, to jak żyli, swoje własne jakieś tematy. To zostało, natomiast rozwinęło się w sposób zupełnie magiczny, mianowicie w tym złotym wieku szacuje się, że powstało 5 milionów obrazów. 5 milionów. To jest niewyobrażalna w ogóle ilość. Nie wszystkie były tak szacownymi dziełami, jak te, które widujemy w muzeach, ale samych malarzy było ponad 600. Wyobraźcie sobie to. Jaka jest konkurencja? Inny jest zamawiający i ten rynek jakby odbioru tej podaży wyglądał zupełnie inaczej niż w innych miejscach Europy. Obrazy malowano tak, jak my dzisiaj malujemy. To znaczy w galeriach są obrazy, które mogą się sprzedać, tak? Pomijając jakieś wizje artysty, ale ten taki, nazwijmy to, taki bardziej popularny rynek, tak? Maluje się to, co interesuje odbiorcę. A odbiorcę zaczęło interesować to, co miał naokoło siebie. Czyli swoje własne życie, prywatne takie tematy, nie wiem, jakieś sceny rodzinne, nie biblijne, sceny rodzinne. Bardzo popularne stały się tak zwane martwe natury bankietowe. Na pewno to kojarzycie, to są te takie piękne holenderskie martwe natury. Te piękne holenderskie martwe natury to jest również vanitas, która się rozwinęła bardzo, bardzo, bardzo. Nie wchodzę w ten temat, mogłabym długo i namiętniej to jest osobny jakby dział, ale teraz opublikowałyśmy naszą sesję taką inspirowaną malarstwem holenderskim tutaj do zobaczenia na Facebooku i w zasadzie większość tych kompozycji, które są na tych zdjęciach, to jest inspirowane obrazami i my nie czytamy tego, bukiety kwiatów z perłami,
z muszlami, z, nie wiem, ze świeczką zgaszoną, nie są dla nas kompozycją vanitas, czyli przypomnieniem o tym, że jesteśmy prochem marnym i jakby zaraz jest koniec i trzeba jakby pod tym kątem myśleć. Więc ten temat zostawiam, nie idziemy w tą stronę, ale dzisiaj się skupimy na jednym wybranym obszarze, czyli pokazaniu takiego życia erotycznego. Ten obraz jest kompletnie niewinny, chociaż pani do nas tak patrzy spod oka, ale to jest sytuacja taka małżeńska, tu nic złego się nie dzieje. Pan pozuje w takiej swobodnej pozycji, pani również, powiedzmy w pseudoplenerze, bo nie malowano obrazu w plenerze. Koło pana jest oset, to takie przypomnienie, że męska miłość to jest taka trochę jak oset, czyli może być kolczasta i taka czasem z wybojami, czy taka trudna powiedzmy. Koło pani już tego ostu nie ma, jest blusznik, być może coś znaczy, ale tego nie wiem. I to się wydaje zupełnie takim normalnym portretem, bez ukrytych takich dodatkowych treści. Poza tym, że możemy jeszcze wyczytać z tego obrazu to, że ludzie byli zamożni. Przy czym zamożni, to jest dla nas chyba jakby też niewyobrażalne, co to znaczyło być zamożnym przez ten moment tej świetności Amsterdamu. Amsterdam to było w XVII wieku, jak się mówiło, metropolis, czyli takie super miasto, to jedynym takim miastem na świecie był Amsterdam. Niewiarygodna zupełnie rzecz, też osobny temat, nie będziemy go zgłębiać kiedyś indziej. Ludzie są zamożni, koronka ręcznie robiona, za jedną koronkę można było podobno kupić wieś za ten kołnierz, ubrani od stóp do głów na czarno, najdroższy barwnik wyfarbowania ubrań, na pewno bardzo dobrej jakości wszystkie satyny i te wszystkie jedwabie, więc można powiedzieć, złota skromne, tak jak my to rozumiemy teraz. To jest mniej więcej odpowiednik właśnie tego. Więc jak oglądamy te obrazy, to też patrzmy pod tym kątem jakby przedstawień ludzkich, prawda? No jasne, że chcieli się dobrze zaprezentować, na wieki jakby ten obraz swój zachować w najlepszej swojej wersji. I lećmy dalej. Mam nadzieję, że będzie działała myszka. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że Frans Hals to był jeden z niewielu malarzy tych holenderskich, który malował taką swobodną kreską, takim pociągnięciem pędzla w zasadzie jak impresjoniści. To jest niewiarygodne, że w ogóle on się przyjął, jakoś bardzo się podobał, chociaż preferowano ten styl taki nagładziutko, żeby tam wszystko było takie wyślizgane, żadnych tam śladów pędzla. To się bardziej podobało. Może nie na tym obrazie, ale są takie jego portrety, tak zwane tronie, to jeszcze potem może na ten temat dwa słowa powiem, malowane tak, jakbyśmy malowali to dzisiaj. Mnie to za każdym razem, jak to widzę, to mnie to po prostu zdumiewa. Taki był nowatorski po prostu. Już coś źle zrobiłam? Dobrze. I zaczniemy od tego. To jest taka wydruk z oficyny, z Rijksmuseum, właśnie z czasu jakby narodzin tej nowej Holandii. Holandia była jedną z tych prowincji zbuntowanych, jakby chyba była najbogatsza po prostu i cały to obszar został nazwany potem Holandią, chociaż Holandia to była jedna z prowincji. Co my tutaj widzimy, to zaraz powiem dokładniej. I jaki to ma związek z seksem, to nam się za moment jeszcze lepiej uzmysłowi. Chcę tylko powiedzieć, że to była taka broszura, ulotka, którą się wydawało i po prostu ludzie to czytali, jakby było to do ogólnego użytku. Poza tym, że jest piękne, graficzne, to niesie jeszcze mnóstwo bardzo ważnych treści. Mianowicie, to jest ta grafika, która była tam na górze. Mamy trzy takie działy, które dotyczą miotły jako takiej. Odniesień miotły, co tam w tej miotle jest? Bo miotła to jest taki symbol moralności, ładu społecznego, wszelkich najlepszych cnót społecznych. Jeszcze raz podkreślam, że to było społeczeństwo nie katolickie, tylko kalwińskie, protestanckie, więc o coś tam innego chodziło, jeżeli chodzi o religię.
teraz jakie mamy odniesienia? Mamy rózgi liktorskie. Rózgi liktorskie to były takie pęki rózg po prostu, którą ochroniarze w czasach Rzymu jakby mieli u pasa. I stało się to symbolem właśnie takiej prawości, jakby wymierzania tego prawa, sprawiedliwego prawa, jakby ochrony, ochrony cnót i ważnych osób. Co mamy tutaj przedstawione? W tej ulotce, którą tutaj widzimy, jest po niderlandzku i francusku wiersz, który mówi nam o tym, że dobrze jest bić dzieci, co mamy na tej pierwszej części. Dobrze jest bić dzieci tymi rózgami, żeby one wiedziały po prostu, o co chodzi i trzymały ten ład moralny i społeczny i dobrze się zachowywały. I to jest działanie pożądane. Właśnie te rózgi jakby do tego są. Dobrze jest też okładać kijem służącego, bo też on powinien znać jakby miejsce, kij do tego może służyć, tak? Powinien znać miejsce, powinien też zachowywać się w sposób prawy i taki jakby zgody z normami społecznymi, a na złodzieja czy kogoś, kto już w ogóle jest taki skrajnie jakby, prawda, nie trzymający tych norm, mamy sznurek stryczek. Więc idąc tym tropem, miotła łączy to wszystko w sobie. Tak? Mamy i rózgi, mamy sznurek, mamy kij. I ta miotła urosła do absolutnego symbolu. Mnóstwo obrazów z tą miotłą będzie, mnóstwo jest ulotek, rycin. Wiemy o tym, że malarstwo holenderskie to jest multum znaczeń, tak? Natomiast miotła jakby oscyluje tutaj zawsze koło tego ładu społecznego. Zaraz jeszcze porozwiniemy i pokażemy, jak to się tam na tych obrazach unaocznia nam. Więc to jest ta podstawa, którą musimy jakby wiedzieć, żeby w ogóle rozumieć, co na obrazach jest. I przejdziemy sobie do malarstwa. Zaraz mówimy, ten obraz mówimy za moment. Jeden z moich ulubionych obrazów, absolutnie fantastyczny, choć może nie jest to mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o taką technikę malarską. Przynajmniej nie z naszego punktu widzenia. Bo też to jest taka ciekawostka, że ani Rembrandt, ani Vermeer w czasach, w których żyli, nie byli uważani za ten jakby top malarski. To byli malarze, którzy byli lepiej opłacani, a szczególnie Vermeer, w zasadzie jego, nie wiem, ta pozycja, którą teraz ma, to zawdzięczamy to panu Tore Bilgerowi, XIX wiek. Gdyby nie on, to w ogóle Vermeer gdzieś znikłby w otchłaniach. Rembrandt inna sprawa. Mnóstwo było, tak jak mówiłam, już malarzy. Ten autor nieznany. To już jest taki okres, nie powiem, że schyłkowy tego złotego wieku, ale tak jakby już późny okres. Co my tutaj mamy? Co wy widzicie na tym obrazie? Miotłę. To miotłę widać od razu, skoro powiedziałam wcześniej o miotle. Ale tak, co widzicie tak na pierwszy rzut oka? Złota suknia, piękna suknia. Tak. Co jeszcze? Jaka to jest scena? Dobrze. I to jest ta pierwsza warstwa. Tak? Tak jak powiedziałam, obrazy z tego okresu, najważniejsze, co można o nich powiedzieć, to jest to, że i Holendrzy to bardzo lubili, zabawa z widzem. Nic nie jest namalowane tak na wprost. Zawsze jest jakiś kontekst i jest to rodzaj zagadki, która ma więcej niż jedno rozwiązanie. W zależności od przygotowania kulturowego widza, w zależności od tego, nie wiem, co chcemy zobaczyć, jakiej warstwy społecznej jesteśmy, możemy mnóstwo rzeczy zobaczyć i one będą równie jakby dobre. Też pominęłam tutaj niestety z bólem serca wątek takich kunstkamer, czyli takich boksów, które się zaglądało. I tam się odsłania zupełnie inny świat. To jest jakby, zostawiam sobie ten smaczek może na jeszcze kiedyś, na jakieś malutkie, nie wiem, spotkanie i sobie na ten temat porozmawiamy. Natomiast te wszystkie obrazy, przynajmniej te takie z osobami, mają ten charakter właśnie takiego lekkiego podglądactwa.
Vermeera to już jest posunięty do tego, że cała scena rozgrywa się za barierką. My jesteśmy jakby trochę odseparowani. Wszystko, co ważne, jest tak gdzieś troszeczkę z boku. Tu jest namalowane na wprost. I teraz, co my tutaj widzimy? To jest strych. Tak. To jest strych. Wiemy to po tym, że tutaj na dole w prawym dolnym rogu jest otwarta klapa, przez którą się wchodzi. Czyli za żadne prestiżowe miejsce. Czy to jest dama, czy to nie jest dama? To jest bardzo ważne pytanie. Kamila się śmieje. Dobrze, ale żółty kolor był bardzo lubiany. Niekoniecznie chyba jakby teraz dla nas to taki ma wydźwięk. Być może u nich to niekoniecznie tak było, bo Vermeer malował w tych żółtych kaftanach osoby, które na pewno nie były w żaden sposób związane z prostytucją, więc to jest jeszcze słaby trop. Popatrzmy, co my tutaj widzimy. Oczywiście, że widzimy miotłę, tak? Miotła, po co damie miotła? Jakby tak? Ona jest w takiej sukience, na pewno nie do zamiatania, służąca chyba też jest zajęta czymś innym. Mamy tutaj nocnik. I to jeszcze z moczem. Obok mamy zgaszoną świecę, stertę piór i to jest jakby ten dolny róg tego obrazu. I teraz to odrzucenie miotły, tak? Miotła poza obszarem domostwa, mówi nam o tym, że ten ład moralny sobie, a miotła sobie. Tak? Tam się dzieje coś takiego, że z ładem moralnym to już dużo związku nie ma. Tak? Następne multum jest przysłów holenderskich. Nawet nie wiem, czy pamiętacie, na Starym Mieście mieliśmy w oknach powklejane. Nie wiem, czy to były holenderskie, czy w ogóle niderlandzkie jakieś przysłowie. Mnóstwo tego mają właśnie do opisu takich życiowych różnych sytuacji. I wystawić miotłę, czyli jakby poza obszar tego domostwa, to jest nasze myszy harcują, gdy kota nie czują. Tak? Czyli nie ma kogoś nadzorującego moralnie z góry, tak? Więc w zasadzie dużo więcej jest dozwolone. Co tam jeszcze możemy zobaczyć? Świeca zgasła i powstydzi. I ta świeca zgaszona to jest symbol, który może być czytany wielorak, tak jak większość rzeczy na obrazach holenderskich. Zależy od kontekstu. Tak? W tym momencie, w tym zestawie, który tutaj widzimy, zgaszona świeca właśnie znaczy to. Zgasła i powstydzi. Czyli możemy zapomnieć o tym, co się tutaj działo. Tak, przeminęło z wiatrem. Natomiast te pióra takie, tak dużo piór, które są bez ładu gdzieś rzucone tutaj, no i pokazuję palcem, wy nie widzicie, no, dolny prawy róg, zestaw piór jakby z takiego, nie wiem, albo się jakaś miotła zepsuła, miotełka, albo z ptaka to zostało wręcz gdzieś wydarte. No właśnie, polowanie na ptaki, to samo słowo określa stosunek seksualny. Myślałaś? Nie, to są pióra z jakiegoś ptaka, ale to wszystko jest symbolicznie dołożone, bo kto trzyma takie pióra w domu? Tutaj mamy jeszcze, jesteśmy na strychu, mamy ustęp. Nieprawda, nas myślane. Tak jak większość tych obrazów, które my myślimy, że są realistyczne, a one są tylko realistycznie namalowane. W tych kamienicach, które były wąziutkie takie, że 7 metrów chyba była granica szerokości kamienicy, były długie bardzo, natomiast fasady miały wąską. Nie było ustępów w każdym jednym pomieszczeniu, na pewno nie. Więc raczej mało to jest możliwe, że ustęp był na samej górze, chyba że to jest dom publiczny. Więc to nam troszeczkę jakby zmienia charakter tego, na co my tak naprawdę patrzymy. Jeszcze raz może przewinę tutaj. Popatrzcie teraz jeszcze na całość. Dużo mamy w prawym rogu informacji na ten temat. Skotłowane łóżko, czyli łóżko, na którym coś się działo. Coś na nim leżał przed momentem, tak? Nie zostało zasłane. To właśnie to łóżeczko. Mamy teraz panią. I co my tutaj jeszcze widzimy koło tej pani? Pieska. Taki słodki piesek, ale nie jest on niestety symbolem niewinności, bo psy też mają takie albo takie znaczenie w zależności od kontekstu. Piesek w tym kontekście raczej jest synonimem chuci. Albo takim kontrapunktem, że jednak
ponieważ te obrazy miały taki moralizatorski charakter, więc bardzo być może ten piesek jest takim symbolem, uważaj na to wszystko, co tutaj się stało, nie pochwalamy tak do końca, prawda? Co my jeszcze widzimy u służącej? Dekolt do pasa. No, czy mamy, czy to jest normalne, że po domu chodzi służąca, która jest tak rozgolaszona? Raczej nie, chyba że to jest koleżanka z pracy. Tak należałoby to raczej rozumieć. Toaleta raczej też nie po wstaniu porannym, tylko jakby w trakcie dnia, przeczesanie się, nie wiem, przebranie się. O charakterze zawodowym tej pani mówi nam tutaj ta czerwona plama, nie wiem, czy dokładnie widzicie, to są pióra ufarbowane na czerwono. Bardzo modny dodatek do czesania w tamtych czasach, ale nie na czerwono. Były w kolorach naturalnych, białych. To było eleganckie. Na czerwono raczej jest to informacja na temat profesji tej pani. Te dwa leżą koło piór, po prawej stronie leżą jeszcze perły. Dwa olbrzymie kolczyki z pereł. Przy czym no, oczywiście to nie były perły, raczej weneckie szkło muchane, ale bardzo modny dodatek. No i jeszcze mamy wspaniały w ogóle pędzel do nakładania pudru, ten czarny, z takim czarnym włosiem. Bardzo, bardzo to jest piękne. No i co tam jeszcze mamy? Co mamy? Puchar, tak, nie, puchar to są takie rzeczy do toalety po prostu. Bardziej chyba to już bez znaczenia, po prostu w dzbanie była woda, misa do tego, żeby się tam umyć. I chyba tyle, pani siedzi przed lustrem. Chyba wydaje mi się, że reszta tych rzeczy jest już taka dosyć neutralna. Więc rozebraliśmy sobie na części pierwsze ten obraz. Myślę, że się podobało. Przejdźmy do drugiego. Tej pani? Nie, raczej suknia. Suknia, tylko chyba taka luźniejsza, taka. Bo ona ma tutaj coś zarzucone. Wiesz, po domu strój domowy kobiet był w zasadzie taki dosyć elegancki, tylko tutaj miały taki rodzaj, nie wiem jak to nazwać, nie kołnierzyka, takiej narzutki właśnie, z białego płótna, chyba żeby to się wszystko nie brudziło. Być może to jest rodzaj czegoś takiego. Następny obraz, absolutnie przepiękny. Teraz cudowny świat. Nas myślano od początku do końca. Skąd to wszystko wiemy? No chociażby stąd, że tak jak mówię, kamienice były w głąb, tak? Czyli miały najwyżej okna po tym wąskim końcu z dwóch stron. Więc światło mogło padać tylko z przodu albo od podwórka gdzieś z tyłu. Więc tamto okno jakby z tyłu to jeszcze, ale okno z boku, a widzimy, że jakieś źródło światła za nami jeszcze też jest, bo mamy oświetlone tutaj to, co jest przed nami. Czyli to jest taka przestrzeń stworzona raczej przez artystę. Podłogi marmurowe też raczej nie. Zdarzały się, natomiast to był ewenement. Myślę też z powodów konstrukcyjnych, bo kamienice są na palach, więc chyba raczej nie na każdych piętrach, to nie wytrzymałoby do tego. Następne na zmyślanie, tylko nie wiem, czy wy to widzicie, jest takie, że belki konstrukcyjne są oparte o okno. No nie da rady, to by się po prostu zawaliło. Belki były w drugą stronę, tak jakby wzdłuż okien. Ale tak widocznie artyście bardziej pasowało, więc ułożył to tak. No i wszystko jest bardzo zręczne i przedstawia jakąś przestrzeń. To też są czas odkrycia jakby perspektywy tej linearnej. Ta perspektywa była tak podkręcana, że nam stwarzała takie wrażenie, taką iluzję przestrzeni większej, czy też większej głębi niż tam naprawdę było. To możemy o tym obrazie jeszcze powiedzieć. Ile tam jest osób? Kamila nie może nic mówić. Tam są trzy osoby, słuchajcie. Nie. Nie, to jeżeli zrobicie w lustrze, to cztery. Nie. Po pierwsze, to gra w tym obrazie jest już na poziomie takim, że wnętrze jest jakby nierealne, no ale ludzie może biedniejsi ci z niższych sfer, to nawet może tego nie wiedzieli, nie?
Natomiast ci bywalcy właśnie takich salonów zdawali sobie sprawę z tego, że to jest takie wnętrze raczej stworzone. Tylko my widzimy, co robią te wszystkie osoby. Teraz tam gdzieś ta trzecia osoba. W głębi korytarza jest służąca, która zamiata. I to jest, uwaga, miotła, tak? Kto pokazuje miotłę czy służącą na obrazie, a tego jest multum. Większość obrazów, znaczy większość, spora część obrazów ma albo służącą z miotłą, albo miotłą odstawioną. Ona tam dzielnie zamiata. Jest taką ostroją tego ładu moralnego. Tak? To robi pani przy instrumencie. Spokojnie sobie gra. Są dwie pary nut otwartych. Te, z których ona gra, i te leżące obok. Tutaj widzicie? Widzicie? Dwie pary nut otwarte. Na krzesełku po lewej stronie, pomimo tego, że jest napis, a jak nie widzicie, to wam podpowiem, leży jakiś broń, jakiś miecz, nie, coś tam, szabla, nie wiem jak to nazwać. Po lewej, lewy dolny na krześle, niedbale rzucony, może, tak, na pewno płaszcz, taki przerzucony niedbale przez krzesło. Tak, gdyby to był pan domu, to tak wchodzi do domu i tak rozkłada swoje ubrania, służąca skupiona na sprzątaniu, nie biegnie zaraz tego gdzieś odwiesić, uporządkować. Dbanie o porządek bardzo. To jest przysłowiowa zupełnie sprawa. No właśnie, niekoniecznie. Powiększyłam, chociaż się mocno wypikselowało. Pan jest w łóżku. Pan tak zagląda, on tam nie leży, zagląda, jest taki no, zainteresowany tym, co się dzieje. Te podwójne nuty są takim powiedzeniem, zagrajmy we dwoje. I teraz to można czytać na różne sposoby, ponieważ tam też jest jakiś instrument muzyczny oparty o to krzesło. Pan może muzykował z panią, a może pan przyszedł posłuchać muzyki, a takie określenie holenderskie na takie domy publiczne to były również, to się nazywa chyba muzikos, o ile nie przekręciłam, domy muzyczne, gdzie można, rodzaj tawerny, gdzie można było przyjść, pograć, napić się, coś jeszcze innego porobić, dobrze się w każdym razie zabawić. Więc teraz o tym właśnie nam mówi ten obraz, że ład społeczny i ten ład moralny gdzieś został zachwiany. Może nie do końca, może jest jeszcze nie za późno, a może już jest jakby po fakcie. Może pan przyszedł posłuchać tylko muzyki, nie wiemy dokładnie, co się stało, tylko my jesteśmy tutaj w stanie pojąć, co się tak naprawdę dzieje, bo służąca być może nawet nie wie o tym, że pan jest w łóżku. No właśnie, też było takie powiedzenie, że te zagraniczni przyjezdni czasami mówili, że są wymieni tym, że ciężko czasami odróżnić jakby tą służącą od pani, ponieważ one miały rodzaj takiej chustki, takiego czepca, to można było nosić na wiele różnych sposobów. Ma to na przykład ta mleczarka, nie wiem dlaczego tak się nazywa, Vermeera, taki wygiętą taką tą czapkę ma. Na innych obrazach to jest takie nawet czasami zakrywające tutaj twarz. To ciągle jest ten sam fason, tylko na różne sposoby noszą. Następny obraz, szarmancka rozmowa albo ojcowskie napomnienie. To ojcowskie napomnienie specjalnie tu zostawiłam. Goethe jest odpowiedzialny za ten tytuł. W ogóle tytuły tych obrazów, oni nie tytułowali obrazu. W zasadzie to było tak, że był tytuł obrazu był tak, scena z dwoma osobami i tam z kimś na tle czegoś, tak? W ogóle bez takiej potrzeby nadawania jakichś takich uduchowionych obrazów, które niosą jeszcze jakąś dodatkową treść. W każdym razie ciężko było tak się unieść w te wyżyny poezji, żeby wymyślać jakieś niewysłowione tytuły i chyba w ogóle nikt tego nie potrzebował. To jest potrzeba jakby z naszych czasów. I no, ojcowskie napomnienie Goethe, no zachodzę w głowę, jak on to w ogóle zobaczył. Jedyne co go tłumaczy to, że on nie widział obrazu na żywo, tylko z jakiejś ryciny. To też było modne robić ryciny na podstawie obrazów i jakby tak się rozpowszechniały w świecie. Ojciec, w cudzysłowie, jest młodzieńcem.
żadną miarą nie mógł być ojcem tej dziewczyny. Przecież to jest dorosła osoba. On wygląda jak jej równolatek. Co robi ta pani, starsza pani, ta pijąca wino? Ona po prostu jest jakby obecna przy rozmowie handlowej. Pan przyszedł, tak jak to widzimy na filmach, nie byłam nigdy w takim domu publicznym, więc nie wiem, jak to wygląda, tylko bazuję na tym, co widziałam na filmach. Tak sobie to wyobrażam, że przychodzi pan no, na impresjonistycznych też, u Slotreka też są takie sytuacje. Tak? Wchodzi mężczyzna do domu publicznego, jest ileś pań, że tak powiem, do wyboru i tu jest mniej więcej ta sama sytuacja. Pani, ta młoda pani prezentuje się po prostu temu panu, a ta starsza pani jest tylko po to, żeby zainkasować. Nazwijmy to po prostu, to jest tak burdel mama, nazywając rzecz już tak dosadniej. I tak wygląda to, o to chodzi w tym obrazie, ponieważ tych wersji powstało jakby dokładnie z powtórzeniem takiego ułożenia tej młodej dziewczyny malowanej od tyłu, jest więcej niż jeden ten obraz, ale zmieniają się inne elementy. Ona zostaje taka sama. Widzicie świecę po lewej stronie? Lekko jeszcze przekręcona. Jeszcze jest taka, żeby to dobitniej było, nie stoi już nawet w pionie. Tak? Nie ma świecy. Jesteśmy zwolnieni z wszelkich jakichś moralnych tutaj zachowań. Pies. Symbol huci, tak? A za nimi jest łoże. To łoże to był element wystroju w ogóle pokojów i mieszkań w Holandii, więc to nie jest nic takiego bardzo niezwykłego. Natomiast no, można było to łoże pominąć, można było to namalować przy oknie, a to już jest takie dopowiedzenie tego, o co nam chodzi. Więc na pewno, ale to na pewno nie jest to ojcowskie napomnienie. I teraz obraz, który jak zobaczyłam pierwszy raz i to całkiem niedawno, też mnie ciarki przerwały, że jak się człowiek naczyta tych wszystkich znaczeń, jak się widzi potem taki obraz, to po prostu tak się poczułam jak Holender w Złotym Wieku, który widzi to jakby pierwszy raz i od razu rozumie, co jest przedstawione. Co widzicie tutaj? Miotłe. Świeca, tak. Tytuł tego obrazu: Pantofle. Tak się nazywa. Obraz, który jest też bardzo popularna rzecz, tak zwany obraz w obrazie. Bardzo to lubili malować i Werner też to malował. Nie swoje obrazy, które wisiały na ścianach, w pomieszczeniach, które malował ten dany artysta. To jest, widzicie, inna wersja, bo poprzednio nie było tego chłopca po lewej stronie od pani. Tu jest wersja z chłopcem i to jest istniejący naprawdę obraz, można go odnaleźć. Jest tak intensywna nieobecność tutaj kogoś, że to jest po prostu ciarki przeszły, jak to zobaczyłam. Mamy rzucone pantofle. Wiemy, nie wiem, zaraz to dowiemy się, że pantofle też coś tutaj konkretnego znaczą. Mamy odstawioną miotłę poza ten obszar, czyli ład moralny sobie, a życie, że tak powiem, tam dalej sobie. Zwróćcie tylko uwagę na te piękne flizy, które są przy koło miotły, te kafelki takie holenderskie. One były po to malowane, po to kładzione, żeby nie brudzić ścian przy czyszczeniu pogłębi, która była non-stop czyszczona i myta, i jakby ta miłość do perspektywy na podłogach tutaj się objawiła. I teraz zobaczmy, co tam mamy. Co sugerują buty? Buty. W zasadzie to są takie pantofle, które były raczej nie buty w sensie takiego wyjścia na zewnątrz, tylko to są te pantofle, które noszono w domu, które też trzymano dla gości. Podobno jest taka anegdota, że jakiś obcokrajec przyjechał w gości, jakaś taka ważna persona i miał bardzo włócone buty. Pani domu, rządząca w domu absolutnie. Co zrobiła pani domu? Kazała służącej wziąć tego pana na plecy i przenieść go w miejsce, które będzie siedział i się nie będzie ruszał, żeby nie brudził podłóg. I dla gości były też przygotowane takie pantofle. Tak? Myślę, że można było je nałożyć na but. Nie trzeba było zdejmować butów, tylko tak sobie sunąć. Tak. Więc tak, zjąć komuś but z nogi, uciec z kobietą innego mężczyzny. Tak? Czyś stary but,
kobieta, która była już czyjąś kuchenką. Bucik taki zrzucony przez damę, zaproszenie do miłosnych igraszek. Więc te buty, nie wiem czy damskie, czy męskie, bo tego i to też tego u Piotrka oczki nie doczytałam, ale to chyba nie ma kompletnie znaczenia. Są ewidentnie oznaką tego, że to jest sytuacja z erotycznym podtekstem. Tak, jest to zaproszenie, wejdź, a tam będzie przyjemnie po prostu. Klucze to jest taki dosadny element. Umieszczone w zamku, czyli klucz umieszczony w dziurce, jest synonimem stosunku seksualnego. Czyli jak to widzimy, a jest tak podświetlone, że nie sposób tego zobaczyć. Tak? Bije nas po oczach od razu na tym obrazie. I też zwracam tutaj uwagę na tą świecę, która tutaj jest jakaś większa. To już jest, tak jest po pierwsze zgaszona, po drugie jest taka przekrzywiona. Więc cały ten obraz jest właśnie o tym. Chyba się coś dzieje, my tego nie widzimy. Nie byli nigdy, na tych obrazach nigdy nie ma przekroczonej granicy wulgarności. Nawet nie widziałam nigdzie takich nagich ciał, wiecie, tego co było w renesansie tak mocno eksponowane. Tutaj jakby to już nie było pokazywane, więc to jest gra z widzem. Wyobraź sobie, co tam się może dziać, albo co tam mogłoby się dziać, albo co tam się już dzieje, albo co się działo jakby i to jest... Ta ważna część jest do oglądania po stronie widza. Artysta zrobił tylko połowę, tak, dokładnie. Artysta zrobił tylko połowę roboty. Druga połowa to jest ten, kto na obraz patrzy. Następna. Jeszcze? Dokładnie. Tak chyba z tą zgaszoną świecą właśnie można by tak jeszcze powiedzieć. Następny obraz, który też jest bardzo piękny. Widzicie szczotkę. W lewym inny rodzaj szczotki. Szczotek też jest taka rycina przedstawiająca szczotki. Do tej pory nie ustalono połowy z nich, do czego to służyło. Bo tak dużo rodzajów szczotek. Czym czyszczono, co czyszczono tymi szczotkami? Przy różnych kształtach. Dodatkowo tebrzyk pusty też jest to jakby następna jakby tutaj sugestia tych erotycznych zabaw. Kawałeczek instrumentu muzycznego, ta szyjka taka. Od lutni. Zaraz jak się nazywa ten, w tym razie podobny do lutni, ten element jakby gryfu też ewidentnie jest symbolem takim seksualnym. Co robią ci państwo? Tak, klatka taka, tak, klatka z ptaszkiem. Słuchajcie. Ale on tam liczny tylko w naszym wydaniu jest. Tam był raczej taki, tak troszkę łagodniej traktowany. Tak myślę. Pani karmi cukrem. Tak, ale znaczy, chyba papuszki raczej trzymano. Nie wiem, jaki to ptak, czarny i nie papuszka. Moczono cukier w niej i tak karmiono o ptaszki. Nie wiem jakby po co to było, ale pani jest przy tej czynności. Pani trzyma kieliszek za nóżkę. Bardzo ważna rzecz. Bardzo. Żadna dama nie trzymałaby do tej pory. Kieliszek z winem nie trzymamy za nóżkę, tylko za podstawkę. Tak? Tak, trzymanie. Wiem, ja trzymam za nóżkę, ale damy tak nie robią. Tak? Weźcie sobie, da się. Zaraz to może gdzieś nie wiem, czy jest jakiś obraz na poprzednim wykładzie. Był taki, który ewidentnie to pokazywał. Dama trzyma za podstawkę i pije. Tak? Pan jakby jest taki opiekuńczy nad tą panią, ale też jakby troszkę ją tak zamyka między klatką a całą przestrzenią, która jest naokoło. I teraz oni po prostu uwalniają tego ptaka. Słuchajcie, pan ma takie zamiary. Uwolnijmy ptaka z klatki. Następny symbol tych odrzucenia norm moralnych, ale tu jeszcze jest dodatkowy aspekt, że ta pusta klatka to jest tak jakby utracone stało się, tak wyleciał, tak? Prawie został uwolniony, dziewictwo zostało stracone. Wieszano też klatki dla ptaków na domach publicznych, taki jakby znacząc w ten sposób charakter tego miejsca. Więc ta klatka tutaj nabiera zupełnie innego kontekstu niż tylko przedstawienie sceny w ładnym pokoju i wewnątrz. Już pomijam kwestię, że znowu mamy te marmurowe podłogi i amfiteladę taką
pałacową, która chyba raczej nie miała miejsca. Żołnierz w sklepie tekstylnym. A kupował żołnierz w sklepie tekstylnym? No raczej nic. Raczej chyba poszedł tam w zupełnie innych celach. Wydaje mi się, że mężczyźni tak chyba nie robili taki zakup. No, takie moje przypuszczenie, być może mylne. Co my tutaj widzimy? Słuchajcie, to już jest taki gest bardziej dosadny. Tak? Pan miło w stosunku do tej sprzedawczyni, czy tej, nie wiem, czy to sprzedawczyni, bo trochę wygląda, jakby była wnuczką albo córką tego pana, który siedzi tam z tyłu, więc być może ona tam tylko jest w tym sklepie, albo może jest naprawdę sprzedawczynią. Jest pies, ale trzyma tak za brodę w taki sposób, jak się trzyma małe dziewczynki albo duże dziewczynki, ale w zupełnie innych zamiarach, prawda? Nie jest to dla nas już w ogóle jest nie do przyjęcia, żeby tak ludzie między sobą nieznajomi się tak zachowywali. To jest taki gest właśnie porozmawiajmy, a kiedy kończysz pracę? Mniej więcej tak to odbieram. Pani się śmieje, albo tak, w jakiej cenie ta tkanina, prawda? Jakby, no właśnie. I teraz na pewno widzimy tutaj tkaniny poukładane za panią. Jest po prostu to jest sklep, tak? Troszkę może inaczej wygląda. Jest obraz z tyłu, jest rozrzucona chusta po prawej stronie na tych dywanach tureckich, które jak widzimy raczej leżą na stołach, znaczy na pewno leżą na stołach, a nie na podłodze. I teraz tak, piesek patrzy się na nas. Piesek chyba raczej tu występuje jako ten kontrapunkt, czyli ten strażnik moralności jest taki schowany i taki uwaga. Uwaga, co jak sytuacja się rozwinie. No i żeby dopowiedzieć już tutaj, o co artyście chodziło, ta chusta ma taki napis, kto chce, niech kupi. Albo porówna. Jakby nie wiem, jak cały ten napis dokładnie brzmi, natomiast to jest jakby sprawdzone właśnie, co to dokładnie znaczy. Natomiast ten obraz, na który zwróciliście uwagę, też obraz w obrazie, tak? To bardzo często jest. Jest to takie nawiązanie do konsekwencji grzechu pierworodnego. Jakby to już mamy to do powiedzenia. Ja jeszcze tylko wrócę tutaj. Pani ma na krześle tasiemkę czerwoną. I to był symbol ciąży. Ciąży. Więc uwaga, możesz zajść w ciążę. Uwaga kobieto, tak? Tak jakby ten piesek, tak jakby w obronie tej swojej, uważaj dziewczyno, jakby sytuacja, nie bądź taka naiwna, nie wiem, jak ta sytuacja się może rozwinąć. Lecimy dalej. Tasiemka, piesek. Piesek jest taki pilnujący. To nie jest piesek, który śpi, czy stracił czujność. Piesek ewidentnie jest no, na straży. Następny obraz, który jest zupełnie niewinny, posiłek z ostrygami, ewidentny afrodyzjak. Nawet my tak do tej pory mówimy, że ostrygi i owoce morza to takie afrodyzjaki. Tutaj zostały zjedzone albo właśnie są w trakcie jedzenia. Obraz jest tyle niewinny, że artysta przedstawił siebie i swoją żonę. Więc jakby... tak, jakby jesteśmy w warunkach domowych. Tutaj można wszystko, jesteśmy małżeństwem, jakby tutaj nawet nie ma miotły. Tu nie ma żadnych takich kontrapunktów, że jakiś ład moralny jest nie wiem, łamany, bo to jest właśnie ta pozytywna, dobra zabawa, która jest jakby mile, nie wiem, akceptowana i mile widziana przez społeczeństwo. A nie, po prostu chyba to jest... Pani Mikołajowa, znaczy w sensie chyba po prostu rodzaj normalnego ubrania takiego domowego. Pani ma biustę wierzchu, to też nienormalne. Nie chodziłaby tak w warunkach domowych, miała przed gości. Nie? Ona jest tak w warunkach, to ja i mój mąż, tak? Ja Walkowa, tak dokładnie. I pani jest damą, widzimy jak trzyma kieliszek. No i nie mamy wątpliwości, to nie jest żadna... Tak, na przykład, tak, to nie jest żadna niepokojąca sytuacja, to jest jakby wszystko właśnie tak, jak być powinno. A jakie to mogą być konsekwencje takich różnych zabaw? Chora kobieta. Są takie, cała seria obrazów, choroba z miłości. Były interpretacje, że to jest melancholia. Tak się zakochali, że się rozchorowali. No to mamy romantyzm ten, który był bardzo dużo... Później i tak świata chyba wtedy nie widzieli, raczej byli to ludzie tacy trzeźwo stąpający po ziemi. Otóż
Pani po prostu jest w ciąży. I dlatego jest jej słabo, niedobrze i mam mdłości i w ogóle. Najbardziej podoba mi się Imina, bo jest taka jakby wszystko się dzieje jakby poza nią. Ona ma taką minę, no i co mi zrobisz? No i co mi teraz zrobię? Stało się. Nie wiadomo, czy mąż jest zdziwiony tym faktem. Na co patrzy mąż? To jest mocz w buteleczce, czy prezentowany przez doktora. Doktor ogląda po tym moczu, nie wiem, po kolorze, czy po czymś tam ocenia. Tak, pani jest w ciąży. No, nie wiem. W każdym razie jest to przedstawienie takiej sytuacji, tak? A kot właśnie to jest ten... Myślę, że tak jak z psem, czyli rodzaj właśnie takich chuci i takiej harców kocich w tym sensie, więc bardzo być może, że to nie jest nawet dziecko tego pana, słuchajcie, bo ten pan jest dla mnie szczerze zdziwiony tym faktem, że pani jest w ciąży. Tak, ja to tak odebrałam, a pani ma taką minę, teraz to jest wszystko jedno i w ogóle będzie co będzie. Co Bóg da. Co Bóg da, tak. Może to było niepokalane poczęcie. Zwracam uwagę też na to, że taka niemożliwa dosyć układ perspektywiczny w tym domu, nie? Być może tak, ale raczej chyba nie. To było w ogóle bardzo małe pomieszczenie, bardzo małe kamienice. Pani ma pod stopami ten grzejniczek taki, czyli w drewnianym naczynku, w drewnianym pudełeczku naczynko z żarem i to było wkładane tak pod spódnicę. Stawiały na tym nogi i po prostu się grzewały. Zimno było, tam nie było dobrego systemu grzewczego, poza tym kuchnie były rozpalane torfem. Wyobraźcie, jakie te warunki były, jeżeli chodzi o ciepło. Wilgotno, no, to tak jak w Wenecji, tak? Domy stoją na palach. Tutaj podobna sytuacja. Taka pani jest chora właśnie. Może jest i chora. Co nam mówi o tym, że to raczej nie choroba typu grypa. W ogóle to jest jeszcze takie, lekko prześmiewczy jest ten obraz, bo lekarz został przedstawiony w takim starym stylu. Jest już w ubraniu, które jest niemodne w tamtych czasach, kiedy malowano. Właśnie po to, żeby podkreślić jakby jego taki prześmiewczy charakter, jest raczej szarlatanem tutaj niż lekarzem. Tam mieliśmy lekarza, znawcę, tutaj mamy szarlatana, który domniemuje. Mocz pani stoi na tym pudełeczku drewnianym, tak? Pani jest słabo, poranek, nie wiem co tam, mam mdłości dziewczyna. Czepek ma ten biały właśnie, to ciągle jest ten sam czepek, który ma tam leczarka, tylko jest inaczej założony, a tutaj jest, słuchajcie, to mi się bardzo podoba, jeszcze taki prześmiewczy charakter. Nie doczytałam tego, tak do końca, w sensie, żeby się dowiedzieć, czy to była ciąża, czy nie ciąża, kawałek ubrania danej pani należało położyć na ogień i teraz jak to się spalało, z jakimś zapachem to było coś, a jak się nie spalało, to tej ciąży nie było. Rozumiecie, tylko tego aspektu już niestety nie znalazłam. Co należało, że tak powiem, stwierdzić, żeby wiedzieć, że ona jest w ciąży. W każdym razie to też jest takie prześmiewcze, ta nitka z ubrania, która mówi nam o tym, że to nie lekarz, tylko szarlatan, a że pani naprawdę jest w ciąży. Tak? Że to nie jest choroba przeziębienia. Popularne tematy, czyli takie sceny burdelowe, powiedzmy. Zaraz to pokażę. Jeden z wspanialszych obrazów Vermeera. Miał mnóstwo tytułów, ale ciągle to krąży koło tego samego, znaczy na różne tytuły, ale scena na pewno jest nie jakby, nie możemy tu domniemywać, że chodzi o coś zupełnie innego. Dodam tylko w ramach ciekawostki, że ten mężczyzna po lewej stronie jest uważany za autoportret Vermeera. Wielce jest to prawdopodobne, bo jakby lata się zgadzają. Nie mamy żadnych innych danych jakby, więc żeby to zaprzeczyć czy podważyć, że to on czy nie on. W każdym razie no miło jest myśleć, że patrzymy na Vermeera, ale przedstawił on siebie ewidentnie w scenie takiej typu wesołe towarzystwa, ale ponieważ jest burdel mama, to raczej w takiej scenie burdelowej. I teraz co my tutaj widzimy? Widzimy żołnierza. Po pierwsze po stroju widzimy, że to jest żołnierz.
te domy publiczne były akceptowalne i rozwinęły się bardzo z tego właśnie powodu, że było tak mnóstwo marynarzy, tak? Wiemy, Holandia, więc oni jakby tutaj mężczyźni w tą stronę szli, oraz żołnierze. Oni byli nieustannie w fazie wojny, więc ci mężczyźni gdzieś byli na froncie, wracali, tak? No właśnie, jakby ciągle była ta potrzeba, więc w końcu to społeczeństwo jakoś, nie wiem, czy zaakceptowało ten stan, no po prostu chyba się z tym pogodzili, tak? Że te domy publiczne będą istniały i no i tak chyba powinno, znaczy tak musi być. Ewidentnie pan płaci za jakąś usługę, która ma nastąpić. Burdel mama ma taką minę, właśnie, że od razu wiemy, o jaki rodzaj zawodu chodzi, tak? Czyli ta postać tutaj. Jest ani mężczyzną, ani kobietą. To jakby tutaj ciężko powiedzieć. W każdym razie na pewno jakąś nie bardzo atrakcyjną osobą. Tak były przedstawiane te panie, dlatego że to były prostytutki. Tak? Jedne z tych dziewczyn, które udało się jakby wyrwać z tego długu, bo to jakby nic się tutaj nie zmieniło. Tak? Przychodzi dziewczyna z jakichś niższych warstw społecznych do pracy takiej, zostaje uwięziona w takim potrzasku, w takiej pułapce, że musi spłacić tak, te piękne stroje, oczywiście, że ona nie ma na to pieniędzy, ktoś to jej finansuje. Życie takie, że ktoś tam mi pomaga się ubierać, więc musi to spłacić, to swoje życie, stroje, i nagle się okazuje, że to jest niekończąca się opowieść, po czym w międzyczasie naturalnie, że jest 1000 chorób wenerycznych i młode umierają. Co jakiś czas chyba się tam zdarza bardziej cwana babeczka, która jakoś się umie przed tym wszystkim ochronić. No i w końcu zostaje taką burdel mamą, ma doświadczenie jakby w tym. Wykłada swój interes, ma swoje dziewczyny. No i właśnie to tak były przedstawiane te kobiety, które doglądały tych transakcji. Żołnierz płaci, pani ma ewidentnie tu rumieńce, jakby wesoło, jest bardzo gorąco i w ogóle tak ekscytująco. No i co mamy dalej? Nie wiem, czy na następnych... Tak, przejdźmy tutaj jeszcze na chwilkę do tego slajdu. Ręka Vermeera, czyli tego mężczyzny, który tutaj stoi, w tym momencie go nie widać, trzyma w ręku szklankę. Szklankę to zostało tak jakby zidentyfikowane. Rodzaj takiego weneckiego szkła. To się bardzo przyjęło w ogóle na terenie całej Europy. Były to raczej... Nie powiem, że podróbki, tylko robiono w stylu takim ala weneckim, tak? Szklanki, które gdzieś tam chyba we Francji i w Niemczech, tego typu. To się dobrze trzymało, to były szklanki do piwa. I więc Vermeer, zostało to namierzone, w dużym powiększeniu widać jeszcze taką pianeczkę, tak? To dosyć ładnie zostało wymalowane. On pije piwo. To jest jakby niepodrabialna rzecz, czyli prawdziwy alkohol. Pani ma kieliszek typu romer, też bardzo popularne. Na wielu martwych naturach holenderskich to znajdziecie. A tam jest biały płyn. Pani nie pije alkoholu raczej. Pani pije wodę albo bardzo rozcieńczony win. Tak? Proceder był taki, jak teraz słyszymy o tych domach na krakowskim przedmieściu. U nas był taki klub z czerwonymi oknami. I tam mężczyźni wchodząc mogli zostawić majątek, tak? Pojono ich dotąd, aż jakby ta kasa wpłynęła. Dziewczyny miały za zadanie, tak jak i dzisiaj, po prostu klienta naciągnąć najpierw na podrabiane wino, tak? Tam nie było dobrego alkoholu, więc ona miała mnóstwo jakby takich wytycznych, dziewczyna z tego domu publicznego, żeby wydobyć jak najwięcej pieniędzy z klienta, samemu nie będąc w stanie, po pierwsze upojenia, po drugie nie narażając na koszty tak siebie, czy też nie zwiększając tego swojego długu. Więc jeśli pił jakiś alkohol, to taki bardzo rozcieńczony. I no właśnie, więcej chyba było dochodów z tego naciągania mężczyzn, z okradania ich, niż z tej prostytucji jakby jako takiej. Tak doczytałam. No, nie, no właśnie, jakby nic się nie zmienia, tak? 350 lat, a my ciągle słyszymy o takich historiach, dokładnie takich samych jak z tamtych czasów.
Jeszcze tylko podpowiem, że tutaj mamy druga ręka Vermeera trzyma gryf cytryn, instrumentu muzycznego. Ewidentnie jest to nawiązanie do tego seksualnego charakteru, tak jakby już ta moneta była niewystarczająco dobitnie informująca. Wudel. To już za tytuł, jakby pogodzono się z tym, że tak będzie tytuł tego obrazu. Co my tutaj widzimy? Chyba jest to w ogóle sportretowana żona artysty, bo on często swoją żonę malował. Znaczy, chyba nie było tutaj żadnych obiekcji. Właśnie to jest to, że chyba Holendrzy do tej pory nie mają takiego... Jakby wszystko, co ludzkie, jest do przyjęcia, w sensie takim, to nie... Byłyśmy w Amsterdamie, to słuchajcie, do tej pory te okna, te przysłowiowe wielkie okna, które się zagląda, jak się idzie, nikt się nie przyjmuje tym, że tam ktoś się przebiera, siedzi przy kolacji, życie się toczy. Też nikt nikomu nie zagląda w okna poza turystami. Ja zaglądałam, bo to było fascynujące absolutnie. Takie wystawki w oknach porobione, po prostu idzie się... Mimowolnie się na to wszystko patrzy. Nie mają chyba takich, jak Polacy, takiej wstydliwości i takiego, nie wiem, potrzeby gdzieś schowania się z jakimiś elementami życia. Niektóre tak, a niektóre to gdzieś tam zaciszu. Scena w burdelu to już ewidentnie nieład totalny. Na górze suszą się jakieś piernate albo nie wiem, jakieś łóżko jest w stanie niepościelenia. Para, która stoi bardzo blisko siebie w drzwiach, może tam, znaczy tu jest para, która jest w takim, nie wiem, momencie, gdzie jeszcze to trwa dobra zabrawa, tamci chyba już są w momencie takim, to idziemy na górę. No właśnie, co tu jeszcze dokładnie mamy? No. Tak. Tu mamy dwie postacie. Bardzo blisko się. Tak. Tu mamy dwa konkurujące psy. Teraz to zobaczymy. Myślę gdzieś bliżej. Tak, zobaczcie tak. Państwo są bardzo blisko siebie. Nawet w ogóle miałam wrażenie, że się całują. Albo rozmawiają tak uszeptem, że muszą być blisko, żeby w ogóle usłyszeć. Tak, to już jest ostro. To za moment zamykamy drzwi i jakby... Tam gdzieś idziemy, tak, świeczka obok, to już jest takie dobite dopowiedzenie. Drugi fragment z lewej strony tego obrazu, instrument muzyczny, tak? Następne podkreślenie, że jesteśmy w domu, w tak zwanym musicos, czyli tym domu muzycznym, gdzie można przyjść i się dobrze zabawić. Dwa kopulujące psy, żeby nie było już tutaj żadnych, nawet ja się dopatrzyłam kupy psiej gdzieś tam z prawej strony, tak. Co pokazuje na to, to jest takie, bo pamiętajmy, że te obrazy, nie chodzi o to, że pokazały tylko tak tą rzeczywistość. One mają nam jeszcze troszkę nam dopowiedzieć, że tak, to nie bardzo można, więc... Znaczy ja nie wiem, czy zniechęcać, ale... No właśnie, więc to jest takie, ten, słuchajcie, taki kontrapunkt do tego, takie dopowiedzenie, no zobaczcie, do czego to wszystko może doprowadzić. Także to już jest taki ten upadek moralny, strzeżmy się raczej i miejmy na baczności. Pani nalewa panu wino, które jest w kolorze wody, czyli tak jak mówiłam wcześniej, najpewniej jest po prostu rozcieńczone. Bius na wierzchu, tak jakby nie ma tutaj żadnych... Ale krzyżyk, widocznie pani było mnóstwo imigrantek, tak? Nawet dziś z Niemiec. Być może to były właśnie takie ubogie dziewczyny. Być może ona była katoliczką, prawdę powiedziawszy. Na pewno jakieś znaczenie ma ten kwiatuszek, ta róża, ale nie doczytałam dokładnie, co by to się powtórzyło na wielu obrazach, nie znalazłam tego. Może jakaś niewinność, chociaż pani tam jest w celach bardzo winnych, jakby w tym mieście. Wróćmy, idąc tropem piersi. Bardzo to było popularne tutaj do pokazywania. Tu jest ta sama sytuacja, zwróćcie uwagę na burdel mamę, która jest taka patrząca, czy tam ona dobrze na tym wyjdzie jeszcze, czy będzie zapłacone tyle, co trzeba. Wesoło, pani ma w głowie pióra w różnych kolorach, na pewno dama by w takich piórach nie chodziła. Następna sytuacja, również z tym biustem,
Chociaż tutaj jakiś ten biust jest dla mnie taki przedziwny, taki jakby tutaj jednym biustem coś tutaj siedzi, niedobrze stał w każdym razie. Zabawa jest na całego. Pan trzyma monetę, także jesteśmy przed transakcją. No już bardziej biustem na wierzchu być nie można. To już jest takie dopowiedzenie po prostu. To też następny mistrz, jeżeli chodzi o przedstawianie biustu. Pani już ma całkowicie tutaj roznegliżowany dekolt. Spojrzenie ma takie zadziorne i to mi się jako podoba w tych obrazach, że to nie jest jakaś tam osoba, tylko to już jest takie, ona na nas patrzy, to nie my patrzymy na nią tylko. To ona na nas patrzy, zachęca nas do wejścia w taki, w jakąś relację z widzem, zabawy powiedzmy. Ale gdzież tam piersi? Najbardziej jakby uwielbianą częścią, tą taką uznawaną za bardzo erotyczną, taką pożądaną do oglądania, były kolana i nogi. Tego się nie widziało na co dzień. Więc ten niewinny obraz Jana Stena, który przedstawiał w ogóle mnóstwo scen rodzajowych, takich z życia wziętych, wspaniałych, tam mnóstwo rzeczy można się dowiedzieć w ogóle o życiu w Holandii, patrząc na jego obrazy. No pierwsza jakby... Pierwsze patrzenie na ten obraz widzimy panią, która się rozbiera i pójdzie spać. Tak jakby w tej warstwie też jest dobrze. Tak? To też na pewno artyści o to chodziło. Ma jeszcze ślad po podwiązkach, więc jakby widzimy, jak ona była dokładnie ubrana. No ale gdzież? Gdzież to jest tylko tyle? Na pewno nie. Słuchajcie, tam podobno te kolana były podmalowane halką. Tylko tego nie znalazłam. W jednym miejscu to przeczytałam, ale potem już tego nie znalazłam. Zdarza się do tej pory, no nawet z obrazami Vermeera, że okazuje się, że były zamalowywane, przemalowywane nie przez autorów, tylko później. Czasami autor sam przemalowywał obraz, bo mi się wydawało, że tam może coś jest nie bardzo. Natomiast jest obraz Vermeera, który w ogóle miał zamalowany obraz w obrazie, nieważne. Więc ta pani podobno miała jeszcze zasłonięte tutaj kolano jakąś halką, ale ona nie tylko pokazuje kolano, ona pokazuje też udo. No i to jest, słuchajcie, bardziej erotyczny w tamtym mniemaniu wizerunek kobiety niż te gołe piersi, które były przedstawione. A do tego zsunięte dwa pantofelki. Więc być może pani idzie naprawdę spać, bo jest wieczór, a być może jest to takie zaproszenie dla kogoś, kto stoi obok. Chodź ze mną. Piesek śpi jest jakby bardzo być może, że jest właśnie takim kontrapunktem i takim tym nakazem jakby tego ładu moralnego, a być może nie. Może jest właśnie tym pieskiem, symbolem chuci. Obraz, który znamy, który też ma podtekst erotyczny, te takie zawadiackie spojrzenie zaczepne dziewczyny, takie błyszczące usta. Po ostatniej renowacji tutaj chyba jest jeszcze bardziej, czy to jest właśnie ta wersja taka, że ona też ma taką plamkę światła, czyli tak jakby miała zmoczone usta, tak jak było na filmie, że miała poszynione usta po to, żeby właśnie wydawało się takie ponętniejsze. To jest przedstawienie tak zwane tronie. I o co chodziło? Chodziło o przedstawienie jakiejś tam jakiegoś typu ludzkiego. Nie jest to portret konkretnej osoby. Tak jak nam się wydaje, że to była jakaś konkretna osoba, której my imienia i nazwiska nie znamy. Nie o to najprawdopodobniej Vermeerowi chodziło. To miał być typ ludzki. Tak jak przedstawiano na przykład wiśniaka, albo tam rybaka, albo kogoś bardzo śmiejącego się, albo nie wiem, jakąś poważną postać, starca schorowanego. To jest mniej więcej... Dokładnie to, czyli przedstawienie jakiejś tam osoby niekonkretnej, natomiast nie wiem też dlaczego, jest taką, czy no wiem, bo jest fajny obraz, ale dlaczego ten, a nie jakby inne, tak do tej popkultury się to przedarło. Tak jest bardzo istotny, tak jest bardzo rozpoznawalny i tak jest popularny. Może tak, chociaż wydaje mi się, że ten hals malował dużo bardziej współcześnie, no ale no nieważne, jest tak jak jest, z Van Goghiem też jak widzę kubeczek z jego obrazem, to z jednej strony miło, a z drugiej strony Boże Święty, żeby on wiedział,
żądać na kubeczku, to nie wiem, czy by mi się to podobało, więc takie mam mieszane uczucia. Natomiast perła, którą ma dziewczyna z perłą, po rozkładzie tych świateł, jakby zostało to stwierdzone, no na pewno nie była perłą, musiała być koszmarnie droga. Vermeer biedował całe życie, może gdzieś to wypożyczył, ale to są małe szanse na to. Raczej to było szkło weneckie w kształcie takiej perły, to było duże, tak? Perła tej wielkości kosztowałaby majątek. Chociaż perły były bardzo popularne, jest taka, no nie powieść, tylko to są fakty, że napadli Holendrzy na statek portugalski chyba, który przewoził kosztowności. Podobno marynarze czapkami wynosili perły i tam wszystkie drogie kamienie, więc był taki moment, że rynek był zalany tymi drogimi rzeczami, więc być może nie było to aż taki poziom bardzo, że tak powiem, wysoki cen za biżuterię, no ale raczej. Natomiast ciekawostka jest taka, że właśnie barok, czyli jakieś odstępstwo od stylu, takie wybicie się z tego stylu, ma związek ze słowem barokko. Z portugalskiego to oznacza po prostu perłę, więc ta gra słów, a chodziło o barokko, czyli rodzaj perły, nie takie te okrągłutkie, malutkie, śliczne, tylko takie zdeformowane w kształcie takiej łezki. Wesołe towarzystwo, kawalerowie i panie, co my tutaj mamy? Na pierwszy rzut oka wszyscy bardzo elegancko ubrani, czyli wieczór muzyczny w dobrym domu, nie wiem, państwo przyjmują gości i tak mniej więcej to wygląda. Chyba nic bardziej mylnego. To jest opis z ich muzeum. Panowie z polowania wracają w takich ubraniach. No nie, na pewno nie. Więc to już jest pierwsza podpowiedź, że nie o taki rodzaj polowania nam chodzi. Polować na zająca, uwalniać ptaka, czy polować na ptaka, to znaczyło kochać się, tak? Czyli uprawiać seks. Więc ci mężczyźni tutaj nie przyszli w celach innych, jak po prostu uprawiać seks. Co jeszcze widzimy? Panie grające na instrumentach nieprzypadkowo grają na takich instrumentach, tak? Mamy psa, tak? Może to być strażnik moralności, albo wręcz przeciwnie, w zależności od kontekstu. Mamy z tyłu łóżko, mamy porzucone instrumenty, mamy jakieś przywieszone tkaniny. Atmosfera jest absolutnie swobodna. Jakby nic groźnego się tu jeszcze nie dzieje, ale nie mamy wątpliwości, jak rozwinie się cała ta sytuacja. Następny obraz, który też wygląda dosyć niewinnie. Wszyscy tak elegancko ubrani, że to musi być jakieś wytworne towarzystwo. No pierwsze bierzmy pod uwagę to, że artysta malując też dodał jakby coś od siebie, niekoniecznie ci ludzie naprawdę tak musieli być poubierani, jakby troszkę dodał tutaj od siebie ekstra jeszcze coś. Tak, mamy dwie kurtyzany. Jedna starsza, siedząca, starsza od tego mężczyzny obok, on jest młodzieńcem, tak? To jest tak zwane, jakby to powiedzieć, dzisiaj to byśmy powiedzieli, ach ta dzisiejsza młodzież. To jest właśnie ach ta dzisiejsza młodzież w wydaniu męskim. Czyli czasy są takie, że między wojną zostało trochę pokoju, mężczyźni zaczęli się pięknie ubierać jakby i tak nie mając zajęcia, po prostu co tu z sobą zrobić na wieczorem do karczmy. I tak to się właśnie rozwija. Młodszy jest jakby uwodzony przez panią siedzącą. Ona podaje mu pęczek róż. Dlatego myślę, że te pączki róży miały jakieś znaczenie. Ale niestety do tego nie dociekłam. Pani ma takie rumieńce, jak dama. Ja mam takie rumieńce, bo się kopiec teraz. Ale dama chyba w normalnej sytuacji nie mogłaby aż być taka zarumieniona. Panie są być może pod wpływem alkoholu najnormalniej w świecie. Młodzieniec wygląda tak, jakby był w takiej pozycji, że pani go zachęca, a on jest jakby na to odporny. Mamy takie poczucie, że on się nie do końca da zbałamucić, nie będzie, ale ma jeszcze pieska i ten piesek w tym kontekście, słuchajcie, jest taki
jest z nim, tak? Trzyma jego stronę, on go pilnuje. To jest pies. Na pewno nie mamy tutaj wrażenia, że pies jest symbolem chuci. Wręcz przeciwnie, pies stoi na straży moralnego ładu. Ale ta para obok już tak dobrze tu nie będzie. Tam się sytuacja rozbija troszkę inaczej. Oni są już jakby, mają się ku sobie. Rzucone na dół rękawiczki. Rękawiczki, symbol małżeństwa, nie bez przyczyny leżą na podłodze. Odrzucenie jakby tego, tak? Nie musimy być małżeństwem. Nie myślmy w tych kategoriach. Więc w takich trochę lepszych warunkach niż te burdele, które widzieliśmy na poprzednich obrazach, ale chyba temat dokładnie ciągle ten sam. Nie mam pojęcia. Na pewno jest to istotna sprawa, bo nie namalowałby tego, gdyby to nie miało żadnego znaczenia. Pewnie było to jakieś okno z czymś, ale nie wiem niestety, co to jest. I też zagadkowy jest ten sznur taki po prawej stronie, trochę wyglądający jak spłuczka. Widocznie coś tam się tym... Być może... Może klatka, być może tam był... Żyrandol może. Może okna były otwierane też tak, te klapy w oknach były tak otwierane, więc być może to jest coś do pociągania. Nie udało mi się tego rozpracować. W ogóle no takie przestrzeń w ogóle przedziwna, najprawdopodobniej wymyślona od początku do końca, nieistniejąca. No właśnie, tak to wygląda. Pan w ręku ma, nie wiem, mi się to kojarzy z tą... taką buteleczką na mocz, no ale to jakieś mało możliwe w tej sytuacji. To też jest wnętrze karty. Widzimy to po tym, co się dzieje za nim. Tak? Tam się wszyscy dobrze bawią. Pani ma takie rumieńce niezdrowe, że chyba wypiła już mocno za dużo, ale pies jest z panem. Jakby ja czuję, że pani uwodzi, pracuje nad tym panem, ale pan jakby trochę się pobawi, ale nie stracę głowy, nie stracę pieniędzy. Tu już sytuacja się rozwinęła na całego. Na dole mamy muszle po strygach, więc skonsumowane. Więc, jest para jakaś tutaj, nie wiem, w jakiejś interakcji ze sobą. Nie wiem, czy do czegoś już doszło, czy jeszcze nie doszło. Coś na pewno się dzieje między nimi, coś takiego damsko-męskiego. Ale słuchajcie, to jest ciągle gra z widzem, tak? Każdy sobie dopowie swoją wersję i właśnie o to chodziło, żebyśmy to interpretowali. Tak, najprawdopodobniej tak. Mhm. Tak, no i ciągle przedstawienie tych młodych ludzi z takim lekko prześmiewczym właśnie charakterze, ta młodzież taka, prawda? Nic tylko by się tam... Tak, takie właśnie jak teatru i te pozycje jakieś i to i tak normalnie chyba ludzie się nie zachowują. I to wszystko ma nam właśnie powiedzieć to, że autor jednak to potępia, tak? I mamy odnieść takie wrażenie, że zastanówmy się do końca, czy o to też nam jakby w życiu chodzi. No i kończę obrazem, który jest arcydziełem absolutnym i przedstawia zupełnie inną wersję jakby tych damsko-męskich sytuacji. Ileż mu już tam nadawano tytułów temu obrazowi, stanęło na tym, że to raczej Izaak i Rebeka, czyli jakby żona znaleziona dla Izaaka, który już był nie młody, a ona była młoda i tak jakby sprawdzona, że to dobra kobieta jest i się nadaje. I on ją obejmuje, bo były takie podejrzenia, że to też Rembrandt przedstawił swojego syna Tytusa z narzeczoną. Niemożliwe, bo za stary. Odpadły te przypuszczenia. Dziewczyna jest młoda, ale taka jakby ma dobrą twarz, nie wiem, czy to widzicie. Nie ma w tym, artysta nie przedstawił tu niczego prześmiewczego. Przedstawił głęboką relację międzyludzką. Pan trzyma rękę na sercu tej dziewczyny. Może są po zaślubinach, może jeszcze nie. Nie było białych sukien ślubnych, także to po tym tego nie poznamy. Ubrani są bardzo na bogato, jakby z takim podkreśleniem, że to jest ważny moment w ogóle w ich życiu. Są przepięknie, to jest namalowane. Też chyba zrobimy jakieś spotkanie, jak malował Rembrandt, bo to jest po prostu coś niebywałego. Ja zawsze maluję, więc jakby obrazy oglądam pod takim kątem, jak to jest namalowane, to jest mistrzostwo świata. Namalowane majonezem, tylko powiem. W każdym razie on...
Tak, może będziemy to rozkminiać, jak to zostało namalowane. Pan patrzy na nią z czułością i z taką, no z miłością po prostu na nią patrzy. On, tak, widać bardzo bezpieczną damską, męską relację, taką głęboką jakąś więź. Tak, to nie są ludzie, to na pewno nie są żadni ludzie z wyższych sfer, to są normalni ludzie, normalny mężczyzna i bardzo zwyczajna dziewczyna. Nawet mam takie trochę wrażenie, że jakby była przebrana w tą suknię, jakby nie. Suknia była ponad stan jej normalnego życia, co jeszcze by właśnie wskazywało na to, że to jest Rebeka, bo ona była rodzajem jakiejś służby, z tego co pamiętam. Nie była jakąś tam wysoką personą, tylko takie miała czynności, no, jak służąca, więc jakby to jest jeszcze ten dodatkowy element. Więc pani, kończąc wykład i życząc wam wszystkiego dobrego na następny rok. Tylko miłość nas uratuje. Kojarzyło mi się z wszystkim, z czego potrzebujemy, skojarzyło mi się z to z piosenką Beatlesów, więc tego wam serdecznie życzymy, żebyście się dobrze mieli w miłości na następny.